Witajcie, ja jestem Loftus, kolejny odcinek na naszym kanale Loftus. Dziękuję wam za wczorajszy filmik. Było bardzo dużo wyświetleń, bardzo wam za to dziękuję. Tylko zostawiajcie łapki, bo mało łapy było. No, a to dziękuję wam, tylko że kolejne 6, może nie 6, ale jakieś to łapki. Ale najpierw, moi drodzy, sobie otwórzmy skrzynkę, którą przed chwilą mam. Tak, przed chwilą mam skrzynkę. Ciekawe, co będzie. Zobaczymy, czytuje nam się. Olu. Czy Olu? Brawl Stars? Czy Brawl Stars się zmagowało? O. 18 monet. Monety są. No i nie było zbyt dobrze. Mam kolejny. Dłuższe lajfaki. Mam się zaćkręcać, czy używaliście lajfaki, to które wam podam. Następne. Co ma takiego? Mam bardzo fajnego problemu, bo czas przeładowania dziecka jest tylko krótszy. Moi drodzy, jest to bardzo dobry sposób. Ja polecam bardzo szybko, wtedy dzieckowi się ładuje właśnie ten amunicja i właśnie mam w to zapalać jeszcze. Może nie zbyt szybko, ale zawsze dzieckowi wolno się ładowało, ale teraz już szybciej, tylko ja chyba tego nie wybrałem, wiecie? Trzeba wybrałem. No wybrałem. Nie wiem, ale myślę, że ten po prostu funkcja nie działa w Brawl Stars. Ale Primo ma takie coś, że mogę nie żyć, ale może też być szybszy o 5 metrów. Tak, może być szybszy, zobaczymy, przetestujemy sobie, jest to drugi lifehack. Zobaczymy, czy ten lifehack działa. Może dzisiaj 10 lifehacków będzie właśnie, bo wiecie, chyba lubicie lifehacki. Dobra. Zaraz zobaczymy, jest szybki, Primo bardzo jest szybki z tego co widzę, zobaczcie, bardzo szybki jest Primo. Siemagostek. Dobra, jak bardzo, jak widzicie, bardzo szybki był El Primo, więc nie jednak to działa. Oj! Co? Widzieliście to, tą szybkość? Widzieliście, jaki szybki był ten El Primo? Ej, to jednak działa, moi drodzy. Jednak to działa. Jednak to działa, moi drodzy, zobaczcie. Jednak to, moi drodzy, działa ta szybkość. Jeszcze gdzie jest gościu? Szukam jest czystego ska. No troszkę. O tutaj. No i wygraj. No ale to działa, moi drodzy. Widzieliście, jaki szybki jest El Primo. Jak ma poniżej 3000 HP. To jest szok, moi drodzy. Nigdy tego bym się nie spodziewał, że El Primo tak szybko może biegać. Nigdy tego nie wiedziałem. U Daryla mamy, nie wiem, lifehack numer 3. Super. A tak, Daryla wzmacnia jego beczkę, zmniejszając zatrzymanie w ciągu 3. A drugi jako? No jednak, moi drodzy, zobaczymy, czy tak będzie tyle HP więcej niż normalnie. Drugi nie polecam, chyba będzie tak miał tak samo jak Tick. No tak myślę. Moi drodzy, powiedzcie, jak wam mija weekend. Mina dobrze, tak źle. Szybko Darylowi się ładuje. Ten zaczyna jeszcze z tym drugim, tym właśnie pojedynkiem. Go ulta. Tak, dobra. Tup. Dobra, spokojnie, jeszcze wygramy. Weźmy sobie tego, to pojedynka. Dobra. Tutaj następny, już mam 7 pajek końców, więc jest bardzo dobrze. Za czym teraz sobie tutaj jest Rico, tak? A myślę, że ma 7 kryształów, XD. Mostki dodają, chociaż tam masz gościu, ma problemy. Może nie trafiłeś, wiesz? Ale też on nas dostał. Nie ma go wziąć, o kurde, Karl. To jest Karl. Tam dostał Karl. On zdaje tam? O, dostał. Tam Karl, ale też tam jest Bibi. Kurde, spokojnie, spokojnie, moi drodzy. Tego Franka trzeba jakoś robić. Karl już ma na sposób. Hejcie. Ten Frank 100% nagrada sobie. Nasz gościu. Co? Jakim sobie nasz gościu go zabił? Piper, to się dziwić. A
A bardzo dobrze jest to bardzo zaczynać w tym drugim. Czyli bardzo szybko będzie mu się ładował odcinek normalnie. To czwarty lifehack. Tak, ale dzisiaj zrobimy sobie 10, bo po prostu ja lubię lifehacki i chyba wy też lubicie. Będziecie mieć oczywiście w opisie kanały moich kolegów. Ej to? No tak średnio będzie, wiecie? Nie wiem. Nie wiem. Ale Ford, widzieliście to? Jaki Ford to był? Myślałem, że nie włączy tego ulta. Akurat jak się wyszliśmy, to on włączał ulta, nie? Kurde, to zgościło. Kurde, no, to za chwilę do niego sobie oczywiście przejdziemy. Kurde, gościu musi respi, jak się już potem... Kurde. Dobra, uciekamy sobie. Poka, czekajmy sobie na HP i idziemy sobie do gostków. Tak, myślę, że to będzie bardzo dobre. O kurde, kto tak? Rico? Nie wariacie. Nie! Frank! Nie! Tylko ciągle włączane w Lightonie. No może być Lighton, ale brok już był. Teraz czas na bula. No bo wbijasz. Kurde, nie kołta, halo. Jeśli punkt życia bula spadną poniżej 40%, podwoi jego prędkość przeładowania. A to drugie? A to dostaje taką tarczę i będzie mógł więcej walić. Teraz zróbmy sobie to. No zobaczymy. Dlaczego mi wybrał zbiory klejnotów? A teraz byście zobaczyli, jak bym nagrywał z kamerką, nie? To tak się zdziwiłam, że wybrał zbiory klejnotów. Czekajcie. Jak widzicie, ból. No dało się tylko. Mi tego zabiło. Jeszcze z bliska. Co ty robisz, gościu? Przecież dajesz tylko hapsy. Dobra. No to działa, tylko HP nie daje za to. Myślę, że to pierwsze jest opłacalne bardziej. To pierwsze. Ale jak widzicie, bardzo szybko właśnie tutaj umarł. Gościu. Jeszcze ja chwilę na ratę, a dobrze, mamy już trochę. Nie wiem, dlaczego pan jest pan wali? Dobra, poczekamy z machawki, nie wiem, dlaczego pan wali? To po prostu, jak to powiedzieć, to po prostu się robi ciągle jak wstrzyna, to ciągle jakby miał ulta. Sprados. Dobra, nie. No, a dobra, dał nam Prosperados. Dobra. Idź, nie idź, właśnie wale nie idź. Oj. Dobra, uciekłem, bo po prostu by nie było szans na przetrwanie chyba. Oj. No co nasi niestety go skierują, bo nasi kończą mu się. Dobra, przyniosę zajca. Jeden. Jeszcze jednego czekam. Kurde. Jest, mamy. Mamy to. Co gram z butami, nie wiem. Ale to było, nie? Skórze gosków, a teraz mieliśmy kogo? Kogo? Nie wiadomo kogo, no właśnie, tego bula jeszcze raz, tylko ta moc zdecydowanie to pierwsza jest lepsza. Jeszcze raz przetestujemy tą moc pierwszą. Myślę, że ta pierwsza jest taka lepsza. To co chyba jest lepsza? A słuchajcie, oczywiście, bo klan czwarta jest grudziąc, to trzeba czwarta, a nie piąta. Chodzę do piątej, ja bym już napisała czwarta, tego nie wiem. No. To jeszcze chodziłem o czwartą. W całym stoku. To jest właściwie lepsze tarcze. Dobra, już nie grajmy, może. Dobra.
dobra. A i po co mam tą mapę? Na tą mapę to tam... Co mi nie wybrało? Pieczary dawać. Co to jest za bug? Co to był za bug? Nie? Właśnie polecam na tą mapę, na pieczarę polecam raczej. Bo na blisko mam znaczy Bull, El Primor, Rosa, Shelly, Daryl, to lepiej. Frank może tam jeszcze będzie? No i Bibi, może i Pam. Pam też jest trochę na blisko. Dzisiaj, moi drodzy, mój kolega przyszedł samego siebie. Wczoraj trafił, nie? Zawsze może mam odejść tego brzydisku, bo dobra, cicho. Wczoraj trafił jakimś cudem... Pama trafił cudem. A dzisiaj na moich oczach trafił Bibi. Jakim cudem? Tego nie wiem. Nie wiem, czy oni wpisują jakieś kody, czy znaczy komentarzach, czy są w Brawlstars jakieś kody. Oczywiście skorzystam. No i będziecie oczywiście w opisie oraz na odcinku, ten polecam. Dobra. Ja wszystko oczywiście opis robiłem. Co tu sobie pozmieniamy? Pozmieniamy to sobie. Nie wiem, może zamknięty, może na zaproszenia, dobra. Nie tyle. Następny lep, tak moi drodzy. Jest z Piperką, tak. Nie wziąłem mi Piperki. Chyba. Piperka atakuje z ukrytej wygąszczu, Piper zadaje aż 500, moi drodzy. Jest to już, który? 8 life'a. Zacząć ten 8, będzie dobry. Jeszcze ta mapa. No i zobaczymy, chodźmy sobie do gąszczy. Wiecie? No i chyba, no zadaje. No, a tak to mniej zadaje, no to jest...